Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Na przeciwprostokątnych AC i AB tego trójkąta obrano odpowiednio punkty D i G. Na przeciwprostokątnej BC wyznaczono punkty E i F, takie, że kąt DEC jest równy kątowi BGF i to wszystko jest 90 stopni. W sensie każdy z tych kątów. Wykaż, że trójkąt CDE jest podobny do trójkąta FBG. Czyli ten trójkąt ma być podobny do tego trójkąta. Na oko są one podobne, ale oczywiście to nie jest dowód. Musimy to zadanie zastosować tę metodę śledzenia kątów. Czyli pokażemy, będę tak tutaj oznaczał poszczególne kąty, że dojdę do takiego wniosku, że kąty w trójkącie FGB będą takie same jak kąty w trójkącie CED. Jak tego dokonać? Pierwsza rzecz, którą powinniście zapisać, to za takie założenie mówi załóżmy albo zapiszmy sobie, oznaczmy kąt ABF poprzez alfa. Tutaj sobie zapisuję alfa. Pierwszy wniosek. Teraz wiedząc, że oznaczyliśmy kąt ABF albo ABC albo GBF, jak sobie go nazwiecie, poprzez alfa, to możemy łatwo wywnioskować, że kąt GFB to będzie 90 minus alfa. Dlaczego? No bo tu mam alfa, tu mam 90, czyli tu musi być 90 minus alfa. Prawda? Żeby się sumowało do 180 stopni. Proszę, kto nie wierzy, niech sumuje te trzy kąty, zobaczy, że jest 180 stopni. I teraz zobaczmy dalej. Ponieważ wiem, że trójkąt ABC jest prostokątny, kąt przy wierzchołku B to jest alfa, kąt przy wierzchołku A jest kątem prostym, to tutaj musi być też 90 minus alfa. Tu mamy 90 minus alfa. Dlaczego? No zobaczmy, jakbyśmy sumowali to plus to plus to, znowu wyjdzie 180 stopni na tej samej zasadzie, co ten kąt plus ten kąt plus ten kąt. Teraz wiedząc, że tu jest 90 minus alfa, wiedząc też, że wiedząc treści zadania, że tu jest kąt prosty, to tutaj ile musi być? Musi tutaj być kąt alfa, prawda? Żeby w trójkącie CED suma kątu wynosiła 180 stopni. To dodajmy. 90 odjąć alfa plus alfa to jest 90 plus 90 jest 180 stopni. Zauważmy zatem, że kąty w trójkącie CED i kąty w trójkącie FGB są takie same, bo to jest odpowiednio alfa, 90 minus alfa i 90. Alfa, 90 minus alfa i 90. Czyli jest spełniona cecha kąt, 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 podobieństwa trójkątów. Z tego wniosek, że te dwa trójkąty są do siebie podobne, czyli trójkąt CDE podobny do trójkąta FGB. FGB. I co kończy dowód. Poszczególne wnioski proszę zapisywać. Opisać to po prostu albo symbolicznie, symbolami, a po prostu zdanie po zdaniu, czyli oznaczamy kąt przy wierzchołku B jako alfa. Łatwo zauważyć, że kąt przy wierzchołku F to jest 90 minus alfa, gdyż suma kątów w trójkącie musi dawać 180 stopni. Piszemy dalej, że łatwo też zauważyć, że kąt przy wierzchołku C to jest 90 minus alfa, gdyż suma kątów w trójkącie CAB to 180 stopni. Wiedząc, że tu jest 90 minus alfa, a przy wierzchołku E jest 90 stopni, kąt przy wierzchołku D musi być kątem alfa. I to kończy dowód.